Eltrox, sieć sklepów z zabezpieczeniami. Bartek, znajdujemy się przy kortach tenisowych przy restauracji Grand Slam. Powiedz kibicom, z jakiego powodu? Podpisujemy kontrakt. Zostaję na kolejny sezon we Włókniarzu. No i co? No i tyle. Przed rokiem zamieniłeś byka na lwa. Wnioskuję, że ta zmiana bardzo ci się spodobała, skoro zostajesz z nami w klubie. Powiedz, jak się czujesz i co zadecydowało o tym, że zostajesz? Nie ukrywam, że ten sezon był dla mnie ciężki. Pewnie kibice to zauważyli. Ja sam też się o tym przekonałem, że ta zmiana klubu nie należy do najłatwiejszych. Ale wszystko funkcjonuje tak, jak należy tutaj w klubie i fajnie traktują mnie wszyscy. Prezes też bardzo zaangażowany, dlatego chcę podjąć jeszcze rękawice i pokazać się z dobrej strony kibicom z Częstochowy. Tym bardziej, że przychodząc tutaj miałem naprawdę bardzo ambitne plany i wierzyłem w to, że będziemy walczyć o medale. To się nie udało i ja się na pewno biorę do pracy, chcę poprawić swoje wyniki, a co za tym idzie, jeśli moje wyniki będą lepsze, no to drużyna będzie na pewno w innym miejscu, więc przede mną oczywiście dużo pracy i liczę na to, że w tym przyszłym sezonie będzie lepiej. Wczoraj kontrakt przedłużył Kacper Woryna. Wiemy, że prywatnie bardzo się kolegujecie. Miało to dla ciebie jakieś znaczenie? Wiesz co, bardzo ważne jest to, z kim pracujesz. No, nie da się ukryć, że najczęściej pracuję z innymi zawodnikami, tak, bo razem jeździmy i tak dalej. Bardzo ważna jest atmosfera, a nie da się ukryć, że Kacper dba o tą atmosferę, wprowadza wiele takich fajnych rzeczy do zespołu i na pewno jeśli w klubie są fajni zawodnicy, którzy, tak jak powiedziałem, wprowadzają jakieś ciekawe rzeczy do zespołu, no to na pewno ta chęć współpracy jest większa. Ten skład Włókniarza pomału się krystalizuje. Jesteś ty, jest Kacper Woryna, ważne kontrakty mają Leon Madsen i Fredrik Lindgren. Jakie cele stawiacie przed sobą przed nadchodzącym sezonem? No, myślę, że ambitne. Chcemy zawsze walczyć o wszystko, zawsze dajemy z siebie wszystko. Chcemy walczyć o medale, a najlepiej o złote. Liczę na to, że tak będzie w przyszłym sezonie. Tak jak powiedziałem z mojej strony, no to ten sezon był dla mnie ciężki pod każdym względem i to, że ja sobie zdawałem z tego sprawę, tylko myślałem, że będzie to troszkę tak łagodniej. Ale nowi ludzie, nowe otoczenie, inni zawodnicy, z którymi trzeba się nauczyć współpracować, więc ja na pewno chcę zrobić wszystko, żeby było jak najlepiej. Chcę też oczywiście indywidualnie, bo oprócz tego, że drużynowo to się tak nie za specjalnie układało, no to w indywidualnych zawodach też nie błyszczałem, także a nie da się ukryć, że jak w tych zawodach drużynowych nie wychodzi tak jak należy, no to tak naprawdę te zawody indywidualne mają taki mniejszy sens. Oczywiście to walczyłem w tym roku o Mistrzostwo Europy, nie udało się, ale jeśli w drużynie się wszystko dobrze układa, mecze są wygrywane, to zawodnik nabiera pewność siebie i potem może walczyć indywidualnie. A u mnie jest tak, że bardzo jestem zaangażowany dla drużyny i gdyby tutaj troszkę to wszystko lepiej się potoczyło, myślę, że ten sezon byłby lepszy. I na koniec chciałbyś coś przekazać kibicom? Że na pewno cieszę się, że zostaję we Włókniarzu i do zobaczenia już niedługo. Niestety ten sezon się już kończy dla Częstochowy, ale zawsze dajemy z siebie wszystko i chcemy jak najlepiej. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.